Cześć kochani, dzisiaj przepis na ekspresowe, bananowe muffiny. Zapraszam. Standardowo muffiny i babeczki zaczynamy od połączenia suchych składników z mokrymi. Zaczynamy od przesiewania mąki. Do miski razem z mąką przesiewamy również kakao oraz proszek do pieczenia. Do misy dodajemy również posiekaną gorzką czekoladę. Czas zająć się mokrymi składnikami. Do osobnej miski wybijam jajka. Do jajek dodajemy cukier i wszystko razem mieszamy. Jajka delikatnie podbijamy. Dodajemy do nich olej. Do całości dodajemy na koniec mleko. W tym czasie nastawiamy piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół. Miski ze składnikami mamy gotowe. Czas na banany. Musimy je zmiażdżyć. Najlepiej, gdyby to były banany bardzo dojrzałe, wtedy one mają lepszy smak i lepszy aromat w ciastach, więc do ciast zawsze używajcie dojrzałych bananów. Za pomocą widelca możecie to zrobić blenderem, ale po co brudzić tyle rzeczy? Ja bardzo lubię wypieki bananowe i u mnie na kanale również znajdziecie taki chlebek bananowy, owsiany, jest przepyszny. Także wejdźcie i zobaczcie. Banany gotowe, dodajemy je teraz do mokrych składników. Przygotuję sobie od razu banana do dekoracji. Jajka z cukrem i z pire bananowym mieszamy. Suche składniki też możemy ze sobą wymieszać. I dodajemy je do drugiej miski. Pokażę Wam super trik. Jeśli nie macie w domu papilotek na babeczki lub muffiny, możecie je zrobić po prostu z papieru do pieczenia. Wystarczy go pociąć w takie kwadraciki. Wkładamy do formy i formujemy za pomocą szklanki. Tak postępuję ze wszystkimi 12 otworami. Ciasto wylewamy do naszych papilotek i nakładamy je za pomocą łyżki. Standardowo ciasto przy babeczkach wylewamy do 3/4 wysokości papilotki, natomiast te papilotki tutaj są wyższe niż otwory w formie, więc lejcie tego ciasto solidnie, wtedy będą wyższe te muffiny. Możemy je teraz udekorować plasterkami bananów. Muffiny wstawiamy teraz do nagrzanego piekarnika, tak jak wcześniej wspominałam, 180 stopni, pieczemy około 25 do 30 minut. Sprawdźcie przed wyjęciem patyczkiem, czy są gotowe. Babeczki gotowe, wypieczone, pięknie pachnące. Już nie mogę doczekać, aż je zjem, ale chyba są strasznie gorące. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój przepis. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę. Dajcie mi znać, z czym zaserwowaliście te muffiny, bo ja na przykład lubię je serwować z dżemem malinowym. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! Tej książki nie kupisz w żadnej księgarni, jest dostępna tylko w internecie. Wejdź teraz na tuba.altenberg.pl i zamów swoją książkę.